Zapoznamy się teraz z narzędziem animującym, mianowicie The Puppet Tool. Umożliwia nam ono lokalne deformowanie obiektów znajdujących się na warstwie z wykorzystaniem odpowiedniej siatki oraz deformujących pinesek. Na początku proponuję wprowadzić do naszego projektu plik manekin.psd jako composition cropped layers. Następnie dwukrotnie klikamy na kompozycji i przechodzimy do menu composition, background color i wybieram biały kolor. Rozwijamy właściwości naszej warstwy i klikamy Reset. The Puppet Tool to właściwie zespół narzędzi, które możemy znaleźć w skrzynce narzędziowej zaraz pod ikoną pineski. Tak więc możemy kliknąć i wybrać jedno z trzech narzędzi. My na razie jednak skupimy się na właściwym narzędziu Puppet Pin Tool. Zasada użycia tego narzędzia jest bardzo prosta. Nanosimy pineski, czyli punkty kontrolne w miejscach, które chcemy animować. Następnie przemieszczamy je w czasie na naszej kompozycji, tworząc ruch. Pamiętajmy jednak, że im więcej pinesek nałożymy na nasz obiekt, tym bardziej animacja staje się skomplikowana, ale mamy większą swobodę, czy też większą kontrolę nad animacją poszczególnych fragmentów obrazu. Czym mniej pinesek, tym animacja jest prostsza, aczkolwiek może mieć pewne problemy z kontrolą niektórych obszarów. Dobrze, wybraliśmy narzędzie Pin Tool. Możemy na chwilę przytrzymać skrót Z, przybliżyć obiekt, zwolnić przycisk i nałożyć pierwszą pineskę. Możemy również cofnąć operację, wykorzystując Ctrl Z. Utworzyliśmy pierwszą pineskę, After Effects automatycznie wydobył panel info, gdzie możemy zauważyć, że mamy zaznaczoną teraz pierwszą pineskę, czyli Puppet Pin 1, w zestawie Mesh 1, czyli w siatka 1. Możemy zwrócić uwagę na nasz panel Timeline, gdzie pod warstwą manekin znajdziemy teraz sekcję Effects, a w niej Puppet oraz Mesh 1, gdzie po rozwinięciu znajdziemy Deform, a wewnątrz naszą pierwszą pineskę. Możemy na chwilę ukryć nasze przełączniki, dzięki czemu zyskamy troszeczkę więcej miejsca. Zapiszę teraz projekt i możemy działać dalej. Następne pineski utworzymy na korpusie. Powiedzmy w tym miejscu, w tym, albo cofnę, Ctrl Z. Tutaj i tutaj. W ten sposób utworzyliśmy cztery pineski, które znajdują się na korpusie oraz na głowie. Możemy teraz przykładowo przyjąć, że następne pineski nieparzyste, czyli 5, 7 i tak dalej, będą znajdować się po lewej stronie, a parzyste po prawej stronie. Tak więc piątą pineskę nakładam mniej więcej w tym miejscu. Szósta. Siódma. Ósma. Dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, jeszcze raz, trzynasta, czternasta, piętnasta i szesnasta. Tak więc dysponujemy 16 pineskami. Pierwsze 4 dotyczą korpusu, zaś nieparzyste dotyczą lewej strony, zaś parzyste prawej strony, od piątej pineski wzwyż. W mojej sytuacji, z racji tego, iż dysponuję rozdzielczością ekranową 1024x768, zmienię teraz układ interfejsu, wyłączę więc panel Project, następnie wyciągnę panel Composition, przytrzymując Ctrl, i umieszczę ten panel po zwężeniu po prawej stronie. Na samym początku skupimy się na okolicy ramion oraz rąk naszego manekina.
Tak więc przybliżamy ten obszar. A następnie wykorzystujemy narzędzie Selection Tool, czyli V. I zaznaczamy następujące pineski. Pierwsza, to znaczy piąta na naszej liście, Shift i szósta. Po rozwinięciu właściwości tych pinesek zauważymy, że dysponują one już klatką kluczową, która znajduje się na pozycji wyjściowej naszej animacji, podobnie jak każda inna pineska, która znajduje się w tym zestawie. Tak więc, jeśli chodzi o początek naszej animacji, każda nowo utworzona pineska dysponuje pierwszą klatką kluczową. Oprócz tego zauważymy, że parametr, który jest deformerem naszych pinesek, to tak naprawdę pozycja. Łatwo możemy się domyśleć, że chodzi tutaj o pozycję w odniesieniu do osi X oraz Y. Przyjmijmy, że nasz manekin chce wykonać gest wzruszenia ramion. Tak więc dwie pineski mamy zaznaczone. Dysponują one klatkami kluczowymi, tak więc pozycją wyjściową. Przesuwamy więc wskaźnik czasu przykładowo o 3 ramki. Klikamy i przemieszczamy do góry. Aczkolwiek jak się okazuje, te pineski oddziaływują w sposób ograniczony na piksele. Czyli granicą ich oddziaływania są kolejne pineski. Wzruszając ramionami, obiekt musi również przenieść pineski i piksele, które znajdują się w stawie łokciowym oraz poniżej. Dlatego musimy dołączyć do zaznaczenia 4 pozostałe pineski. Przytrzymujemy więc Shift i zaznaczamy. A następnie klikamy ponownie na wybranej pinesce. Przytrzymujemy lewy przycisk myszy i przeciągamy. Następnie znowu przemieszczamy wskaźnik czasu o 3 ramki i możemy teraz rozwinąć właściwości wszystkich 6 pinesek, zaznaczyć te klatki kluczowe, które znajdują się na początku, wykorzystać skrót Ctrl-C i Ctrl-V. W ten sposób w miarę precyzyjnie powróciliśmy do pozycji wyjściowej. Możemy oczywiście wykonać inną operację, która pozwoli nam uzyskać podobny efekt, ale o niej będziemy mówić troszeczkę później. Skorzystajmy na razie ze skrótu klawiaturowego N, zawężając obszar roboczy i spróbujmy sprawdzić, jak wygląda animacja z wykorzystaniem spacji. Możemy zawsze zaznaczyć wszystkie klatki, które teraz edytowaliśmy, przytrzymać Alt i rozszerzyć zakres ruchu, w czasie oczywiście, lub zawężyć. Dobrze, spróbujmy teraz wykonać gest pozdrowienia ręką. Tak więc zwracamy uwagę na pineski znajdujące się po prawej stronie, czyli pineska 8 i 10. Tak więc klikamy na pinesce 8, przytrzymujemy Ctrl i klikamy na pinesce 10. Przenosimy wskaźnik czasu powiedzmy na 10 ramkę i klikamy na pozycji pineski numer 10, dodajemy klatkę i to samo wykonujemy w odniesieniu do pineski numer 8. Następnie znowu przesuwamy powiedzmy wskaźnik czasu powiedzmy o 3 ramki, zaznaczamy drugą pineskę i lekko przesuwamy w przestrzeni obydwie pineski. Dobrze, następnie przesuwamy już tylko pineskę numer 10. Po przesunięciu również wskaźnika czasu. Dobrze, znowu przesuwamy wskaźnik czasu. I przesuwamy pineskę w lewo. Możemy następnie skopiować dwie ostatnie klatki, które odpowiedzialne są za ruch wahadłowy, czyli Ctrl-C, przenieść wskaźnik czasu o kilka ramek do przodu i Ctrl-V. I powtarzamy operację jeszcze raz. Dobrze, sprawdźmy teraz, jak wygląda sytuacja z animacją. Po wykonaniu tej operacji możemy zauważyć, że After Effects tworzy ścieżki ruchu, które kontrolują nasze pineski. Możemy korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, które wynikają m.in. z interpolacji oraz z Keyframe Velocity, jak i oczywiście z Graph Editora.
Sprawdźmy więc, w jaki sposób prezentuje się gest, który wykonaliśmy. Dobrze. Możemy kliknąć przykładowo na tej klatce i skorzystać z uchwytu, przytrzymując Alt i przeciągając go do punktu kontrolnego. Przesuńmy jeszcze ten punkt do góry i zmodyfikujmy ścieżkę. Dobrze. OK. Podczas wykonywania gestu możemy zauważyć dosyć sporą deformację pikseli. Możemy temu zapobiec w pewnym stopniu, wykorzystując następne narzędzie, mianowicie Puppet Stretch Tool, który umożliwia nam usztywnienie pewnej grupy pikseli wchodzących w skład wielokątów, które tak naprawdę są podstawą do animowania lokalnych części naszej warstwy. Same wielokąty, z których zbudowana jest siatka na drodze deformacji, możemy zobaczyć, zaznaczając opcję Mesh Show. Tak więc widzimy, że tak naprawdę podczas deformacji obiekt jest dzielony na wielokąty, które następnie są przemieszczane w przestrzeni i ciągną za sobą pewną grupę pikseli. Z aktywnym narzędziem Puppet Stretch Tool postaramy się usztywnić piksele w okolicy przedramienia i ramienia. Po aktywacji tego narzędzia możemy także zauważyć, że After Effects wyświetla obrys, który odnosi nas do pierwotnego wyglądu obiektu. Oprócz tego wyświetla także krzyżyki tam, gdzie znajdują się pineski. Dobrze, kliknijmy w okolicy przedramienia i ramienia, co automatycznie przekłada się na wygląd tej części obiektu. W przypadku tego narzędzia możemy także przenosić pineski, klikając na danej pinesce i zmieniając wpływ na wielokąty, czy też obszary wielokątów. Oprócz tego możemy także skorzystać z opcji tego narzędzia, które znajdują się w górnej części, czyli rozszerzenie jak i siłę. Manipulując tymi opcjami oraz po wyświetleniu siatki, możemy zauważyć, iż wpływamy na pewną konkretną grupę pikseli. Aczkolwiek istnieje możliwość również pogłębienia tego typu operacji. W tym celu możemy powrócić do narzędzia The Puppet Pin Tool i zwrócić uwagę na opcje, które towarzyszą temu narzędziu. W tym konkretnym przypadku chodzi o opcję Triangles, czyli trójkąty. Zwiększając tą wartość, wpływamy na zagęszczenie siatki, co przekłada się na precyzję podziału obiektu na grupę pikseli. Aczkolwiek czym więcej trójkątów, tym więcej obliczeń musi After Effects wykonać. Zaryzykujmy jednak i zwiększmy wartość, powiedzmy do 450. Zwiększenie tej wartości spowodowało głównie wygładzenie czy też uporządkowanie tej części, gdzie znajduje się staw łokciowy. Dobrze, sprawdźmy, jak teraz wygląda nasza animacja. OK. Po wykonaniu tego gestu chcemy, aby manekin powrócił do pozycji wyjściowej, tak więc skupiamy się na tych klatkach, które są odpowiedzialne za rękę zaraz przed deformacją. Przenosimy wskaźnik czasu, powiedzmy, na sekundę i albo pozostawiamy w miejscu. Następnie zaznaczamy ostatnią klatkę na pinesce numer 8. Kopiujemy Ctrl-C i wklejamy Ctrl-V. Dopiero teraz przenosimy wskaźnik czasu, powiedzmy, na pierwszą sekundę i 19 ramkę i kopiujemy tą klatkę, czyli czwartą klatkę na pinesce 10 i czwartą na pinesce 8. Czyli są to dwie klatki, które zapamiętały ostatni spoczynek ręki. Kopiujemy, czyli Ctrl-C oraz Ctrl-V. Możemy je przesunąć w prawo
sprawdzić jeszcze raz. Skupimy się teraz na trzecim narzędziu, czyli Puppet Overlap Tool, aczkolwiek wcześniej wykonamy kolejny gest. Tym razem na pinezce numer 7 oraz 9. Tak więc kopiujemy te klatki, które stanowią o punkcie wyjściowym dla tych pinesek, czyli Ctrl-C. Przesuwamy wskaźnik czasu do 1 sekundy i 22 ramki. Następnie przesuwamy wskaźnik czasu o 3 ramki do przodu. Przemieszczamy obydwie pineski. Znowu przemieszczamy wskaźnik czasu o 3 ramki. I tym razem przemieszczamy pineskę 9. Po wykonaniu tego gestu możemy zauważyć, iż ręka chowa się za tłowiem, pomimo tego, że obydwa obszary znajdują się na tej samej warstwie. Możemy kontrolować ten proces, czyli przykładowo umieścić rękę przed tłowiem lub za tłowiem. W tym celu właśnie korzystamy z Puppet Overlap Tool. To narzędzie, podobnie jak Puppet Starch Tool, definiuje aktywne obszary, które decydują o tym, czy wybrane elementy znajdują się przed, czy też za tym aktywnym obszarem. Dobrze, zresetujmy wartość do 50%, która to wartość jest wartością domyślną. Następnie kliknijmy w obszarze, który chcemy edytować i zwolnijmy przycisk. Tak jak poprzednio, zdefiniowaliśmy aktywny obszar, który możemy rozszerzać za pomocą opcji Extend, a za pomocą opcji In Front decydujemy o tym, czy element, który wchodzi w interakcję z naszym obszarem, znajduje się za tłowiem, czy też przed tłowiem. Widzimy więc, że dysponując wartością dodatnią, element znajduje się za tłowiem. Spróbujmy więc obniżyć tą wartość poniżej 0. I widzimy, że automatycznie ręka przenoszona jest przed tłów. Ja jednak pozostanę przy wyborze 50% wartości dodatnich. I powrócę do Puppet Tool, a następnie możemy wykonać ostatnie przesunięcia. Tak więc zmieniamy pozycję wskaźnika czasu. I przesuwamy pineskę numer 9 do góry. Zaznaczamy dwie ostatnie klatki. I kopiujemy Ctrl-C, przesuwamy wskaźnik. I Ctrl-V. I jeszcze raz. Dobrze. Przejdźmy teraz do narzędzia Puppet Starch Tool. I usztywnijmy okolice ramienia oraz przedramienia. Możemy również przenieść tą pineskę w dół. Po wykonaniu gestu ręka powraca do pozycji wyjściowej, dlatego musimy skupić się na tych klatkach kluczowych, które odpowiedzialne są za deformację ręki. Na samym początku odnajdźmy tą klatkę, która zdefiniowała ostatnią pozycję stawu łokciowego. I skopiujmy ją, czyli Ctrl-C, przenieśmy wskaźnik czasu tam, gdzie była ostatnia klatka odpowiedzialna za wykonywany ruch, wklejmy Ctrl-V, następnie znajdźmy dwie klatki, które były odpowiedzialne za inicjację deformacji, zaznaczmy je, skopiujmy, przenieśmy wskaźnik czasu, mniej więcej tutaj, i wklejmy. W taki sposób prezentuje się mniej więcej animacja tej postaci. Chciałbym podkreślić, iż jest to bardzo prosta animacja. Skupiliśmy się tylko i wyłącznie na dodawaniu kolejnych klatek kluczowych. W ogóle nie skupiliśmy się na bardziej pogłębionej edycji wynikającej z użycia Graph Editora. Aczkolwiek posługiwanie się Graph Editorem nie powinno już stanowić dla Was tabu. Dlatego tą kwestię już pozostawiam. Proponuję teraz
powrócić do przełączników i włączyć rozmycie ruchu na naszej warstwie oraz w górnej części panelu Timeline. Dobrze. Zwijamy właściwości naszej warstwy i korzystamy ze spacji. W taki sposób prezentuje się nasza animacja. Chciałbym podkreślić, iż udało nam się ją wykonać w oparciu o pojedynczą warstwę, którą teraz proponuję skopiować. Tak więc zaznaczamy tą warstwę i korzystamy z Ctrl-D. Ukrywamy warstwę poniżej, rozwijamy właściwości, Effects, Puppet. Właściwie możemy zaznaczyć Effects i po prostu skasować ten zestaw właściwości. Przygotujmy interfejs, wyłączając m.in. przełączniki. Następnie określmy obszar roboczy, przykładowo na 2 sekundy. Przeniesiemy wskaźnik czasu na początek. I wykorzystując narzędzie The Puppet Pin Tool, nałóżmy ponownie kilka pinesek. Oprócz standardowych narzędzi The Puppet Tool, After Effects oddaje nam do dyspozycji możliwość nagrania przekształceń, podobnie jak w przypadku Motion Sketch. Aby skorzystać z takiej możliwości, musimy przenieść kursor myszy na wybraną pineskę, przytrzymać następnie klawisz Ctrl, aż pojawi się ikona zegarka. Następnie klikamy lewym przyciskiem myszy, przytrzymujemy i wykonujemy ruchy. W ten sposób udało nam się wykonać rejestrację deformacji, którą wykonaliśmy za pomocą pineski wprawianej w ruch myszą. Możemy również wpłynąć na opcję rejestracji tego ruchu z wykorzystaniem okna dialogowego Record Options, gdzie znajdziemy dwie podobne opcje, które występowały również w Motion Sketch, czyli prędkość nagrywania oraz wygładzanie. Tak więc wygładzamy ścieżki ruchu, które są tworzone za pośrednictwem gestu wykonywanego przez mysz oraz prędkość, która wpływa w tym przypadku na to, iż nagrywaliśmy w czasie rzeczywistym, czyli wartość 100%. Zwiększając tą wartość, mamy większą kontrolę nagrywania. Show Mesh, czyli pokaż siatkę, a opcja Use Draft Deformation powoduje, iż rejestracja ruchu w oparciu o obrys, który jest tworzony wokół obiektu, nie uwzględnia tych pinesek, które są tworzone za pomocą Puppet Starch Tool. W ten sposób doszliśmy do końca tego rozdziału. Chciałem tylko nadmienić, iż wykorzystaliśmy Puppet Tool w odniesieniu do zwykłej warstwy, na której znajdują się piksele oraz nieprzezroczystość. To narzędzie możemy również wykorzystywać w odniesieniu do innych warstw, przykładowo do kształtów czy też do masek. Tak więc możliwości tego narzędzia są naprawdę nieograniczone, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę edycję naszych pinesek z wykorzystaniem Graph Editora.